Dzień dobry, witam Was. Postanowiłem ułatwić sobie życie. Mam dość noszenia wody i butelek plastikowych do domu z napojami. Dziś zaprezentuję Wam automatyczny saturator do wody firmy SodaStream Art. Urządzenie to pozwoli Wam przygotować napoje w warunkach domowych, takie jakie po prostu lubicie. Oczywiście napoje gazowane. Od razu go wypakuję oraz oczywiście zapraszam Was do oglądania mojego filmu. Na wstępie wita nas instrukcja obsługi. W pudełku znajdują się przepisy na koktajle pełne bąbelków. Oraz w tym miejscu umieszczony jest nabój. I to jest wszystko, słuchajcie, więcej w wewnętrzu opakowania nic nie ma. Po zdjęciu pokrowca okazuje się cały produkt. Na pierwszy rzut oka naprawdę to bardzo ładnie wygląda. On jest błyszczący, z elementami chromowymi. Załączona instrukcja bardzo ładnie obrazuje części składowe ekspresu do wody gazowanej. Opisane są poszczególne części. Dźwignia bąbelkowania. Odłączę butelkę, wyciągamy ją w ten sposób i wyjęta. Rurka gazująca, to jest ten element. Uchwyt butelki, to jest ta część z tyłu za butelką. I tu w górnej części jest system montażu butelki Snap Lock. Wkładając tę butelkę, to gniazdo przechylamy w tym kierunku i ona już jest załączona. Czyli demontaż jest taki sam, w odwrotny sposób, pociągamy do siebie, ona nam już wychodzi i możemy ją wyjąć. Odbywa się to bardzo lekko, precyzyjnie i bez wielkiego wysiłku. Naprawdę bardzo wygodny sposób. Jeszcze raz składamy na dół i to jest cała operacja. Tak załączamy butelkę do ekspresu. W tylnej części ekspresu znajduje się pokrywa osłaniająca komorę naboju. Wyciągamy, odciągamy obudowę do tyłu i ukazuje nam się komora, w której umieszczamy ten oto właśnie pojemnik z gazem. I dalej dźwignia cylindra, to jest ten element. Uchwyt cylindra, komora cylindra, tylna obudowa, którą zasłaniamy już później cały cylinder z gazem. Nie jest to aż tak bardzo skomplikowane, natomiast co jest ważne, żeby przed użytkowaniem tego urządzenia poczytać instrukcję obsługi. Jest, ponieważ obchodzimy się z gazem wysokociśnieniowym. Chodzi o to, żeby nie doszło do jakiegoś obrażenia, czy porażenia po prostu wyciekiem gazu, czy uszkodzeniem butelki i tak dalej. Teraz zobaczcie rzecz bardzo ważna. Chodzi o ten nabój właśnie z gazem. W tej części jest folia, która zabezpiecza cały zawór. I tą folię należy zdemontować poprzez po prostu zerwanie całkowicie, żeby jej nie było. Ona już jest niepotrzebna. Tu nam się ukazuje głowica zaworu. Ona jest tak właśnie umiejscowiona, że osłonięta jest takim grzybkiem plastikowym, żeby tam nic nie wleciało do środka. Z takiego naboju z gazem możemy zrobić, tu nawet napisane jest 60 litrów napoju gazowanego. Jeżeli macie dużą rodzinę, Warto kupić takie butelki, one są oddzielnie już do nabycia w sieci handlowej czy w internecie, nie ma problemu. One są dostępne cały czas i dzięki tym butelkom nie będzie po prostu problemu z dystrybucją wody w zaciszu domowym, ponieważ
Każdy, kto ma jakiś swój ulubiony smak, może mieć taką butelkę pod ręką. I do tego służą nam różnego rodzaju koncentraty. Możecie zobaczyć na stronie producenta, jakie smaki syropów produkuje, jakie prezentuje. I według własnego podobania możemy taki syrop załączyć do wody już nagazowanej. Najpierw gazujemy wodę, następnie po wyjęciu butelki dolewamy koncentrat. Nie inaczej, jeżeli wlejecie odwrotnie tutaj ten syrop do środka, możecie uszkodzić urządzenie, zatkać dyszę, ewentualnie doprowadzić do jakiegoś wycieku płynu z tego urządzenia. Dlatego powtarzam, najpierw gazujemy wodę w tej butli w urządzeniu, następnie później dolewamy do tej butli sok, koncentrat, który nam odpowiada. Tyle wstępu. Są butelki różne. I na przykład ta butelka posiada z tyłu opis, który dokładnie informuje nas, co należy z tą butelką zrobić, jak się obchodzić. Czyli producent zaleca, żeby nie przewyższać temperatury grzania plus 70 stopni i żeby nie spadała temperatura niżej niż 1 stopień, czyli nie wkładać do zamrażarki, i zaleciłbym nie myć w zmywarce, ponieważ no, w zmywarce może być temperatura wyższa, co może tą butelkę uszkodzić. Kolejna rzecz bardzo ważna. Przy zalewaniu wody nalewamy tego płynu, tej wody naszej, do granicy tej kreski. Następnie to jest druga kreska, którą uzupełniamy już później sok, koncentrat do naszego ulubionego smaku według własnych potrzeb. Tyle. Oczywiście każda butelka ma nakrętkę. Tą nakrętką zachęcamy butelkę, żeby ten gaz nam nie uciekł. I to jest wszystko, co mogę Wam o tym powiedzieć. Tak na wstępie. Kupując takie butelki dodatkowe, na opakowaniu zawsze jest wyszczególnione, jakie parametry butelka posiada. Warto o tym pamiętać, żeby nie było potem rozczarować podczas eksploatacji urządzenia. Przed założeniem tego naboju należy bezwzględnie usunąć tą butelkę, ponieważ może dojść do jakiegoś nieprzewidywanego wycieku gazu czy podobnych sytuacji. Bezwzględnie usuwamy butelkę, wyciągamy ją. Jej nie ma, kładziemy na bok, wyciągamy obudowę, otwierając blokadę do góry. Może pokażę. Najpierw częścią spodnią, w tym kierunku na dół, o tak, dociskamy do góry. Zobaczcie, on się przesuwa do góry, jak tą dźwignię rusza, zamykamy ją na dół ruchem energicznym. I to jest wszystko. Nabój jest umiejscowiony. Zostaje nam tylko założyć pokrywę, osłonę tego właśnie pojemnika z gazem. Najpierw na dół i dociskamy tą pokrywę w tym kierunku. Czyli o. Idziemy do kuchni, zaczniemy produkować wodę gazowaną. To co? Gazujemy? Ja jestem na tak. Jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie. I zgodnie z instrukcją napełnię teraz butelkę. Do tej pozycji, czyli tu, do tej pozycji napełnię butelkę, do tej kreski. Oczywiście napełnię z filtra, wodę przefiltrowaną wlewam. Dobra, jest. Zwróćcie uwagę, że woda jest do tej kreski i tak powinno być. Załączam do urządzenia. Przechylam, wprowadzam tą rurkę, o, do góry. I jest. Jest gotowe. To jest ostatnia rzecz, którą zrobię, to jest zagazowanie wody. Taka woda gazowana średnio, to tak jest 2 do 3 pociągnięć dźwigni na dół o czasie trwania 1 sekundy. Jeżeli lubicie wodę mocno gazowaną, to trzeba użyć 5-7 dawek tej dźwigni, czyli pociągnięcie w dół o czasie trwania 1 sekundy. Użyję dawki średnio gazowanej, czyli 3 pociągnięcia w dół. Zaczynamy. Zwróćcie uwagę, jak to wygląda na dole. Powinno wystarczyć. Wyciągam butelkę w ten sposób, delikatnie. I woda jest nagazowana. Zobaczmy, co z tego wyszło. Ale widzę, że bąbelki już są.
smakuje, bąbelki są. Woda jest dobra. Żeby bąbelki nie uciekały, zakręcam teraz załączoną nakrętką i odstawiam na bok. Przygotuję teraz drugą butelkę. Spróbuję zrobić, no niech to będzie Mirinda. W środku jest miarka. Odkręcam. Jest to koncentrat. Producent podaje, że z tego pojemnika można zrobić do 9 litrów napoju. Mamy instrukcję, która obrazuje, jak to należy po kolei zrobić. Czyli cały proces producent zaleca, żeby do tej linii właśnie napełnić syropem tą miarkę. Dobrze. Osiągnąłem ten poziom tej linii tu właśnie środkowej. I napełniam kolejną butelkę wodą z filtra. Oczywiście pamiętajmy o tej linii, która jest z tej strony. Następnie gazujemy kolejną butelkę. Czyli wkładamy do rurki, do góry i zamykamy. Jeszcze raz. Wlewam teraz koncentrat do butelki. No i mamy Mirindę. Zakręcam korek. Delikatnie mieszamy. Gotowe. Zobaczmy teraz, czy ja zobaczę, pozwólcie, że spróbuję tego napoju, co to z tego wyszło. Możecie mi wierzyć, albo nie. Naprawdę Mirinda ze sklepu. Taki sam smak, nie odbiega od sklepowej, a nawet lepsza, bo taka domowa. Bardzo smakuje. Że tak powiem, pójdę dalej. Zobaczymy, jak teraz smakuje Pepsi. Próba degustacji. Słuchajcie, bomba. Naprawdę dobry smak. Jeszcze można urozmaicić, a niech będzie jedna, druga, trzecia kostka lodu. Cytrynka, dwie, zalewamy to wodą gazowaną, przez nas wyprodukowaną i mamy naprawdę orzeźwiający letni napój. Woda cudownie gazuje. Super. Po prostu super. Jestem przekonany, że jest to jeden z bardziej udanych zakupów w moim życiu. Wszystko wygląda tak, jak opisuje producent. Naprawdę jest dobrze. Polecam produkt. Te butelki można ze sobą zabrać na jakąś wycieczkę czy przejażdżkę rowerową. Naprawdę poręczne, nieduże. Estetycznie wykonane, wygodne w transporcie. Dobrze smakują te napoje, woda jest ładnie zagazowana, w prosty, szybki sposób. Poręczne urządzenie, przydatne w każdej kuchni, w każdym domu. Można szybko zrobić napoje, które nas interesują. I oczywiście przestańmy w końcu dźwigać ciężkie siatki z napojami ze sklepu, bo po co potem butelki wyrzucać, niszczyć środowisko. Produkt bardzo mi się podoba, polecam zakup. Na tym kończę. Trzymajcie się. Zapraszam na moje kolejne filmy.